Derek Redmond, brytyjski sprinter, urodzony w 1965 roku, był niegdyś wyśmienitym sprinterem. Do jego największych sukcesów można zaliczyć dwa złote krążki, zdobyte z reprezentacją Wielkiej Brytanii w sztafecie 4x400 metrów na Mistrzostwach Świata i Europy. Derek za czasów swojej świetności bił dwukrotnie rekord kraju. Jego rekord życiowy 44,50 na 400 metrów po dziś dzień jest imponujący i stanowi najlepszą miarę jego możliwości oraz talentu. To są jednak odległe czasy, bo Derek jest od dawna na sportowej emeryturze. 3 sierpnia 1992 roku Stadion Olimpijski w Barcelonie. Derek Redmond przystępuje do półfinałowego biegu na 400 metrów. W głowie ma jeden cel. Olimpijski medal. Jest w formie, czuje się mocny, pokonał już wiele trudów. 4 lata biegania, 8 operacji i konieczność wycofania się ze startu na olimpiadzie w Seulu nie są teraz istotne. Wie, że nigdy wcześniej nie był w takiej dyspozycji. Start. Pistolet obwieszcza go głośnym hukiem. Sprinterzy ruszają, a wśród nich oznaczony numerem 749 Redmond pędzi, niczym wyrzucony z katapulty, jednak po 15 sekundach doznaje kontuzji. Prawa noga nie pracuje, nie wytrzymuje ścięgno prawego uda. 26-latek zaczyna utykać. Komentatorzy telewizyjni są w szoku. Uraz znów przekreśla jego szanse na medal. Derek postanawia jednak za wszelką cenę dotrzeć do mety. Podskakując na jednej nodze, wyrusza w stronę mety. Po chwili podbiega do niego jego ojciec, aby pomóc mu osiągnąć upragniony cel. Odpędzając się od służby porządkowej, głośno krzyczy: "To jest mój syn i zamierzam mu pomóc." Derek, wsparty na ramieniu ojca, osiąga metę. Tłumy na stojąco biją brawo. Ojciec jest po to, byś zwyciężał. Taki jest Bóg. Zaufaj Mu.